Witam Sytkik serdecznie. Są my w Muzeum Morawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w XIX-wiecznej chałupie w Białej Izbie. I z tej izby w imieniu dyrekcji pracowników muzeum chciałam Wam złożyć no i serdecznie se życzenia na zbliżające się święta wielkanocne. Niech zmartwychwstały Chrystus Wam błogosławi, przyniesie syczko, co dobre, a przyroda, co budzi się do zycio, niech Wam zapewni pożywienie na cały rok. Weselcie się, radujcie się, a kiedy siadniecie do wielkanocnego stołu, niech ten stół będzie dla Was łontożym. Kiedy weźmiecie poświęcone jojko i się nim będziecie dzielić, życzymy Wam, żeby to dobro ożywiło się, żeby narodziło się na nowo i wesło do Waszych domów i wesło to dobro na wszystkie strony świata, do każdej chałupecki. Kiedy spróbujecie święconego krzonu, niech Wam doda krzepy i siły na drogę Waszego życia. A baranek wielkanocny, który symbolizuje Chrystusa, niech Was prowadzi do zwycięstwa w każdej ziemskiej sprawie. Weźcie tyś kawałek chleba i kiedy będziecie się nim dzielić, niech ten chleb stanie się pokarmem dla Waszej duszy, a jak Wam okruszenka spadnie na ziemię, podnieście je z ucałowaniem i usanowaniem, tak jak to cenili nasi przodkowie. Weźcie tyś babkę, niech Wam osłodzi życie, weźcie kiełbasy, weźcie bocku, weźcie siądry, niech Wam to syczko zapewni dobrobyt na cały świąteczny czas, ale i na cały rok. Nie zapomnijcie też skosztować soli i ta sól niech Was chroni od wszelijakiego zepsucia. No i też posmarujcie se chleb z masełkiem domowym poświęcone dodową zdrowio, ale troszeczkę dostawcie, skowojcie, jakby trzeba było w roku w czasie choroby użyć, żeby było, a poświęcone cyni cuda. No i nie zabudźcie tyś, że po tej niedzieli Wielkiej Nocy przypada poniedziałek wielkanocny, śmigusz, trzeba się iść po lodzie, jak to zwyczaj nakazuje, weźcie wodę święconą, polejcie się rodzinnie, żebyście byli zdrowi, a woda łocysco ze sytkiego złego, no i słuzyną na całe życie. Weselcie się, radujcie się, Pan Jezus zmartwychwstał, syćkiego Wam dobrego.